Dobry, witam wszystkich serdecznie. Na razie jest nas 20 osób, poczekamy aż więcej się zbierze. Serdecznie chciałbym Was powitać na webinarium dotyczącym pracy z błędem. Webinarium poprowadzi Magdalena Bogusławska. Jest naszą ekspertką od spraw merytorycznych. Tutaj dla informacji ogólnych powiem, że webinarium jest realizowane w ramach programu Szkoła dla Innowatora. Szkoła, program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Partnerami projektu są Szkoła Edukacji oraz Stowarzyszenie WIS z Radowa Małego. Projekt wspierają Deloitte i Zwolnieni z Teorii. Webinarium będzie nagrywane, prześlemy później do wszystkich link, żebyście mogli sobie obejrzeć to jeszcze raz. Dalej, z rzeczy technicznych jest dostępny jak zawsze czat. Proszę zmienić na czacie, żeby informacje szły do all panelists and attendees, ale to już pewnie wiecie. Na czacie możecie zadawać pytania do Magdy, które będę zbierał. Na koniec prześlę do niej, żeby mogła się do nich odnieść. I myślę, że powoli możemy zaczynać. Także oddaję głos Magdzie Bogusławskiej. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak zawsze się bardzo cieszę z tej sposobności spotkania z Wami. Chociaż pewnie jak Wy wszyscy już trochę czuję zmęczenie tym ekranem i marzy mi się nasze spotkanie już w takim realnym, rzeczywistym świecie. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby rozmawiać o pracy z błędem. Jesteśmy w trybie webinarowym, co sprawia, że będzie mi trudno z Wami nawiązać bezpośredni kontakt, dlatego te pytania, o których mówił Rafał, są bardzo, bardzo ważne. Ja postaram się na końcu, zbierając je, jeśli będą oczywiście, na nie odpowiedzieć. Poza tym też zachęcam Was, gdyby jakieś coś z mojej prezentacji Was zainteresowało, do dyskusji na naszej grupie facebookowej. Za chwilę będę starała się, zobaczymy jak mi to pójdzie w kontekście pracy z błędem, bo już nieraz błąd mi się tutaj zdarzył, współdzielić mój ekran i będę pokazywała prezentację bezpośrednio z Geniali, z internetu, więc jeśli cokolwiek by się nie udało, to Was przepraszam i Rafał będzie pilnował i będzie mi dawał sygnały, gdyby łącze się zerwało, czy cokolwiek było nie tak. Będę też w jakimś momencie prosiła Was o to, żebyście się wybrali na króciutką wycieczkę na Menti, żeby odpowiedzieć na dwa moje pytania, więc jeśli macie przy sobie telefony, w których macie dostęp do sieci, to one się mogą przydać, a jeśli nie, no to ewentualnie będę Was prosiła, żebyście otworzyli drugie okno w Waszej przeglądarce i zgodnie z instrukcjami, które będę podawać, się tam na chwileczkę wybrali. Więc ja teraz zaczynam współdzielić mój ekran. Nie będę miała już możliwości czytania czatu, więc na czacie zostawiam Was razem z pod opieką Rafała i podejmuję próbę współdzielenia mojego ekranu. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze uda. No właśnie, no więc już jestem. Pierwszy slajd prezentacji. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Jeśli nie, to Rafał da mi znać. Zaczynamy. Spotykamy się dzisiaj, jak wiemy doskonale, żeby porozmawiać o takiej rzeczy, sprawie, kwestii, która no, bardzo często dotyczy naszego szkolnego nauczania, a mianowicie by poszerzyć, porozmawiać, pozastanawiać się nad tym, jaka jest rola błędu w procesie uczenia się i nauczania i co my, nauczyciele, możemy zrobić, żeby wykorzystać ten błąd jak najbardziej owocnie, tak by wspierał proces uczenia się uczniów, a nie zamykał naszych uczniów na nowe, kolejne doświadczenia edukacyjne. Chciałabym Wam dzisiaj troszkę z Wami właśnie porozmawiać o tym, jakie jest takie typowe, standardowe myślenie o błędzie.
Jak błąd wpisuje się, czy praca z błędem wpisuje się w kwestie dotyczące kształtowania, rozwijania kompetencji, w tym naszych proinnowacyjnych kompetencji. Chciałabym się podzielić z Wami takim typologicznym podejściem do uczniowskich błędów, czyli pokazać Wam, jakie specjaliści, badacze opisują kategorie błędów uczniowskich, po to byśmy też się wspólnie ewentualnie zastanowili nad tym, jak z danym błędem popracować. Pokażę Wam kilka moich ulubionych strategii pracy z błędem i uważam, że to nie jest skończona lista. Każdy z nas może wymyślić swoją, a potem chcę się odnieść do takiego pojęcia, które coraz częściej jest słyszane i coraz bardziej wkracza do naszych polskich szkół, mianowicie do pojęcia pedagogiki błędu, które w zamyśle osób, które z tego terminu korzystają, ma zastępować pojęcie kultury błędu. Więc mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe spotkanie. Nie będę starała się go prowadzić jak najdłużej, a bardziej jak najkrócej. Rozumiem, popołudnie, piątek to nie jest czas, gdy naszym ulubionym zajęciem jest właśnie spędzanie czasu przed ekranem. A więc, moi drodzy, zaczynamy. I właśnie na początek, jeśli chodzi o to nasze myślenie o błędzie, chciałabym Was bardzo, bardzo serdecznie poprosić, żebyście wskoczyli na stronę www.menti.com. Powtarzam, www.menti.com. Jeśli możesz, Rafał, to napisz link do tej strony na czacie. I kiedy już tam będziecie, będę wdzięczna za wpisanie kodu numerków 97 62 3. I znajdziecie tam pytanie, to samo, które widzicie na moim ekranie, to jest pytanie, jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie ze słowem błąd. Bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi, a przy okazji tych z Was, którzy nie korzystają czy nie znają narzędzia, jakim jest Mentimeter, myślę, że większość z nas zna, chciałabym pokazać, jak ono jest fajne, użyteczne, jak bardzo łatwo i intuicyjnie możemy z niego korzystać, zarówno my, jak i nasi uczniowie. Ja tutaj ukryłam, zobaczcie sobie w telefonie, link do prezentacji naszych odpowiedzi. Zobaczmy, jakie te odpowiedzi są. Mamy 14-15 osób, które odpowiedziały. Widzimy, że z czym nam się kojarzy? Strach, ukryć się, wstyd po jego popełnieniu, wstyd, niepowodzenie, ups, strach ucznia, że się ośmieszy, myślenie, porażka, zrobiłem źle, nauka, pomyłka, problem, niepowodzenie, coś źle wykonane, niepowodzenie, porażka, strach, krytyka. Mamy 30 parę odpowiedzi. Poczekamy jeszcze, może pojawią się kolejne. Powtórz, napraw, porażka. Zobaczcie, jak strasznie dużo negatywnych skojarzeń łączy nam się ze słowem błąd, źle to robisz, wstyd. Raz się chyba pojawiło określenie nauka, a tak całą takie skojarzenia, które są z gruntu negatywne, są takie, które sprawiają, że czujemy się z tym źle, że czujemy się w pewnym sensie przestraszeni, zawstydzeni i to jest właśnie to, co często nazywane jest kulturą błędu. Czyli te zdjęcia pokazywałam już kiedyś, jak mieliśmy okazję chwilę rozmawiać o błędzie. No, wiemy doskonale, że w wielu szkołach, wiele razy my sami, jako też rodzice, doświadczamy sytuacji, w której pomyłka, błąd jest bardzo mocno piętnowana, tak jak widzimy na tym zdjęciu z hasłem co za bzdury, a tymczasem no, wszystko, czego się w życiu uczyliśmy, wszystko, co wymagało nabywania jakiejś sprawności, to były wielokrotne próby, wielokrotne upadki, powracanie do początku, żeby dojść do tej sytuacji, w której stajemy się, żeby nie powiedzieć, że mistrzami, to chociaż osobami, które
które posiadają jakąś umiejętność. I coś takiego w szkole się dzieje, że to doświadczenie uczenia się przez popełnianie błędów zostaje zastąpione właśnie takim podejściem, w którym błędu się musimy wstydzić, uznajemy to za porażkę, chowamy się w sobie i w ogóle w związku z tym nie przepracowujemy błędów. I to jest chyba nasz, muszę powiedzieć, największy błąd nas jako osób uczących się i jeśli tak jest w odniesieniu do naszych dzieci, także nas jako osób uczących innych. Chcę Wam teraz opowiedzieć taką dykteryjkę, która jest dla mnie, była dla mnie bardzo ciekawym i ważnym doświadczeniem, które miałam możliwość przeżyć jakiś czas temu. W kontekście, będę o tym mówiła zarówno w kontekście kompetencji, jak i w kontekście pracy z błędem, a mianowicie jakiś czas temu miałam okazję być z wizytą studyjną z grupą nauczycieli z Polski w takiej bardzo ciekawej szkole w Londynie Wschodnim. To była szkoła, do której myśmy pojechali, ponieważ oni systemowo wprowadzili jakieś rozwiązania technologiczne i myśmy pojechali po to, żeby oglądać, jak te rozwiązania tam są wykorzystywane. I właśnie bardzo dużo nam tam mówiono o tym, jak ważnym, pozytywnym doświadczeniem dla nauczycieli i dla dzieci jest błąd. Ale zaczynając od początku, wyobraźcie sobie taką sytuację, że wchodzimy do szkoły i tam na pierwszych ścianach, które rzucają nam się w oczy, są takie obrazki, jak widzicie. Jest napisane, kiedy urosnę i jest grupka dzieci, która trzyma różne kartki i na tych kartkach są nazwy zawodów, które te dzieci sobie myślą, że w przyszłości będą wykonywać. I mamy jakiegoś weterynarza, jakąś artystkę, mamy piłkarza, mamy tancerkę, mamy oczywiście programistę, lekarkę, pisarkę, no jedna nauczycielka szczęśliwie nam się przytrafia, czyli jest szansa, że będzie ktoś, kto będzie uczył przyszłe brytyjskie dzieci. Myśmy, nauczyciele z Polski, zatrzymali się przed tymi zdjęciami i zaczęliśmy je komentować, co z kolei zdziwiło naszych gospodarzy, więc wywiązała się między nami dyskusja. Ktoś tam z nas powiedział, że no bo u nas w Polsce to jak się wchodzi do szkoły, to najczęściej pierwszą rzecz, jaką widzimy, to po piersie naszego patrona, oczywiście z całym szacunkiem dla naszego patrona, a ktoś inny powiedział, no ale dlaczego taki wybór, dlaczego to akurat pokazujecie? I oni tak fajnie, tak w taki oczywisty sposób, tak prosto nam odpowiedzieli, no bo wiecie, my tu wszyscy przychodzimy po to, żeby uczyć ku przyszłości. Te dzieci uczą się nie po to, żeby nabyć jakieś treści, czy żebyśmy my zrealizowali jakąś podstawę programową, tylko uczą się dlatego, że wyobrażają sobie dzisiaj, że kiedyś będą lekarzami, reporterami, artystami czy producentami klocków Lego. No, myśmy się uśmiechnęli i muszę Wam powiedzieć, że ten początek, który tak fajnie współgra z tym, jak my myślimy w Szkole dla Innowatora o tym w ogóle, o co chodzi w tym naszym procesie uczenia się i nauczania, rzeczywiście to był super start. Poszliśmy parę kroków dalej i za takim winklem z kolei trafiliśmy na taką ścianę, na której, jak widzicie, jeszcze w taki fajny, pociągający dzieci sposób były opisane różne kompetencje, różne umiejętności i wiele z tych, o których my mówimy u nas w szkole dla innowatora, tam właśnie były tak ładnie narysowane, napisane i tak dalej. No i pełni takiej bardzo dużej pozytywnej energii i pozytywnych oczekiwań poszliśmy dalej i zanim zaczęliśmy zwiedzać szkołę, to mieliśmy okazję wziąć udział w takiej prezentacji tego, jak nauczyciele pracują, co dla nich jest ważne. Gdzieś tam w tle była oczywiście technologia, były te tablety, z którymi oni pracowali w modelu 1:1, czyli każde dziecko miało swój tablet, a muszę Wam powiedzieć, że to była duża szkoła, to była duża publiczna szkoła i do tego we wschodnim Londynie, czyli to nie taka szkoła, gdzie są jakieś zamożne dzieci, wprost przeciwnie. I jeszcze taka ciekawostka, to nam się w naszych polskich szkołach w głowie kompletnie nie mieści, ale oni nam powiedzieli, że do szkoły przychodzą dzieci, które z domu
mówią 60 różnymi językami, czyli które wnoszą do tej wspólnoty, jaką tworzą, 60 różnych kręgów kulturowych czy też językowych. Są często dzieci urodzone w Anglii, nawet w drugim pokoleniu, które wkraczając do szkoły praktycznie jeszcze nie mówią nawet po angielsku. No i na początku oni nam, po to, żebyśmy dobrze widzieli, o co chodzi na tych zajęciach, myśmy mieli okazję brać udział w różnych zajęciach, przejść się po szkole, patrzeć, jak dzieci pracują, oni nam opowiedzieli właśnie o takich swoich wartościach, o takich swoich podstawowych zasadach, które były fundamentem tej ich konstrukcji, całego procesu uczenia się, nauczania. No i na początku mówili to, co też wybrzmiewa mocno, że jakby oni sobie nie wyobrażają pracy z uczniami bez relacji, że proces uczenia się, nauczania, czyli uczenia się uczniów, a naszego nauczycielskiego nauczania, tak mocno jest oparty na relacjach. Oni celowo i świadomie te relacje z uczniami budują. Zobaczcie, jakie to jest ważne wtedy, kiedy myślimy o pracy z błędem. Ja to będę mówiła w dalszej części tej mojej prezentacji, ale już teraz chciałabym zaznaczyć, że z jednej strony relacja wspiera emocjonalne radzenie sobie z błędem, a z drugiej strony mądra praca z błędem nauczyciela świetnie buduje relacje. Wiemy to doskonale. Takie konstruktywistyczne podejście, że uczeń znajduje, a nie nauczyciel, czy nie treści podstawy programowej, znajduje się w centrum procesu uczenia się, nauczania, takie myślenie właśnie o roli nauczyciela, którą też my już dobrze znamy, która sprowadza się do takich słów jak przewodnik, opiekun uczenia się ucznia, ktoś, kto towarzyszy, ktoś, kto organizuje różnorodne aktywności ucznia, ale nie zastępuje go w tym całym procesie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Pozytywne emocje, czyli poszukiwanie takich aktywności edukacyjnych dla naszych dzieci, bo one były angażujące. To może być nawet uczenie przez zabawę, to może być współpraca, czyli znowu wszystko to, co my chcemy robić w szkole dla innowatora. No i właśnie bardzo silnie wybrzmiewało tam również to konstruktywne podejście do błędu, czego w tej chwili nie będę rozwijać, bo zaraz o tym będę mówić dłużej. Co jeszcze? No właśnie dążenie do tej indywidualizacji, personalizacji doświadczeń edukacyjnych ucznia, oparcie uczenia, także pracy z błędem, o tym też powiem za chwileczkę, na współpracy, wtedy kiedy uczniowie mogą jakby wzajemnie udzielać sobie informacji zwrotnej, wzajemnie uczyć się na swoich błędach i tak dalej. Bardzo ważne podejście, takie, które zakłada, że to uczeń jest twórcą własnych zasobów edukacyjnych i te zasoby są realne. On tworzy takie swoje portfolio, które także służy do tego, by się uczyć, by się nauczyć, by zdobywać nowe umiejętności, ale by korzystać też z tych własnych materiałów wtedy, kiedy na przykład chce powtórzyć materiał do egzaminu. No i takie podejście, które też jest dosyć coraz bardziej rozwijane, czyli rozumienie sytuacji, że nauka odbywa się nie tylko w sali lekcyjnej. Przepraszam za błąd. Widzę, że jakieś E mi się przyplątało na dole. Że ona może mieć miejsce także poza szkołą, że ona może mieć miejsce w takich sytuacjach pozaszkolnych, czyli uczymy się i na wakacjach. I też to podkreślane było to wzajemne uczenie się uczniów od siebie. Z angielska to się nazywa peer learning i to też jest właśnie tworzenie sytuacji, w których uczniowie uczą się razem po to, żeby uczyli się wzajemnie od siebie i wspierali się też wzajemnie w tym procesie uczenia się. To, co chciałam powiedzieć tytułem wstępu i równocześnie zaprosić Was bardzo serdecznie do tego, żebyśmy już wchodząc głębiej w tą tematykę samego błędu, żebyśmy zastanowili się, znowu korzystając z Menti, ale tym razem idąc na stronę www.menti.com, wpisali kod i jestem pewna, że Rafał teraz ten kod też Wam zaraz wpiszę na czacie, 48 20 72, i tam z kolei znajdziemy pytanie o to, żebyśmy spojrzeli, zobaczyli, porównali, jakie błędy najczęściej popełniają
nasi uczniowie. Ja już tam idę z dużą ciekawością. Jak zobaczycie, my tutaj będziemy mieć nieco inną formę prezentacji i odpowiedzi. Tutaj na razie mam 3 odpowiedzi i 1 osobę. Czekam na więcej, ale już widzę, że dzieci nie czytają poleceń, nie, po prostu się nie uczą i z tego wynikają błędy. Dzieci są nieuważne. Czekam na więcej, na więcej waszych odpowiedzi. Już się pojawiają. Czytają bez zrozumienia. Czekamy dalej, bo to jest bardzo ciekawe, bardzo ważne. Źle rozumieją zadanie, są nieuważni. Znowu nie czytają poleceń, są niedbałe, nie słuchają poleceń. A jeszcze chciałam wam powiedzieć przy okazji, czekając aż nam się nasza wyrazowa chmurka zapełni, nawiązując do Menti, że w tej formie prezentacji odpowiedzi, wtedy kiedy tworzy nam się chmurka wyrazów, to robi się tak, że te odpowiedzi, które pojawiają się najczęściej, one są większymi literami pokazane niż te, które się tam pojawiają pojedyncze razy czy rzadziej. Czyli to, co mówimy najczęściej w tej chwili, a jest nas ponad 80 osób, to mówimy, że dzieci nie czytają poleceń, nie czytają ze zrozumieniem, są rozkojarzone, nieskupione. To są najczęstsze, nie słuchają, to są najczęstsze nasze odpowiedzi. Ale też ja na to zwrócę uwagę, chcą szybko rozwiązać zadanie, czyli pośpiech, nie uczą się wzorów, czyli nie mają tej bazy podbudowy teoretycznej, odpowiadają zbyt szybko, czyli bez zastanowienia się, nie wierzą w siebie, ciekawe dlaczego, robią błędy ortograficzne, nie mają praktyki, nie są skoncentrowane, często robią błędy interpunkcyjne, nie zastanawiają się, nie rozumieją tekstu, zbyt szybko odpowiadają znowu, nie uważają, zamieniają cyfry w liczbie, nie wierzą w siebie, spieszą się, są pochopne, robią proste błędy, też widzę, że ktoś odpowiedział. No super, bardzo ciekawe rzeczy. Zobaczmy, na ile te nasze odpowiedzi są spójne z tym, co mówią badacze uczniowskich błędów, czyli wracamy do naszej prezentacji i chciałam się z wami podzielić właśnie taką typologią uczniowskich błędów, która, żebyśmy tego dobrze nie zrozumieli, ona tutaj nie uwzględnia częstotliwości ich powstawania, tylko bardziej pokazuje typy i rodzaje. I zaraz się za te typy i rodzaje weźmiemy i będziemy się zastanawiać nad tym, co zrobić wtedy, kiedy pojawiają się te błędy. Mówiliśmy, dużo było, że nie czytają poleceń, są nieuważne i tak dalej. I teraz zobaczmy. Pierwszy rodzaj błędu, który wskazują badacze, to jest właśnie niezrozumienie polecenia lub niewłaściwe odczytanie oczekiwań nauczyciela. Wtedy kiedy, to z czego to wynika? To może wynikać z tego 6 punktu, o którym też często mówiliśmy, czyli z pewnej nieuwagi, braku koncentracji, pośpiechu, czasem też napięcia, stresu, ale też po prostu może polegać na tym, że kiedy nauczyciel powielokroć formułuje polecenie w jakiś określony sposób, dzieci się do tego przyzwyczajają i po prostu kolejne inne polecenie czytają, rozumieją w taki sam sposób. Czyli na pewno jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim rzeczywiście zwracać uwagę przy każdym zadaniu, pokazywać dzieciom, jak ważne są te polecenia i dlaczego one są tak ważne. Pamiętacie, parę lat temu było takie bardzo modne zadanie matematyczne o wróblach, które odleciały. To już samego zadania nie przytoczę, ale rzeczywiście zajmował się nim taki pan doktor Dąbrowski, który badał kompetencje matematyczne uczniów chyba no, z pierwszego etapu edukacyjnego. Pytanie było dosyć proste i gro polskich uczniów zinterpretowało to pytanie tak,
jak najczęściej, znaczy spójnie z tym, o co najczęściej pytają nauczyciele. Czyli na pewno bardzo ważną rzeczą z naszej strony jest to, by pytać dzieci o różne rzeczy i formułować różne polecenia, tak żeby one nie wpadały w pewną rutynę traktowania polecenia jako coś, co, o co i tak mnie zawsze pytają. Druga rzecz, też o tym mówiliście, że dzieci nie znają wzorów, nie znają, no po prostu nie posiadają tej informacji, wiedzy, nie rozumieją danego pojęcia czy koncepcji, co po prostu, czyli taki no, błędy wynikające z niewiedzy, z deficytu informacji, no to tutaj po prostu w zależności od tego, jak powszechne jest to zjawisko w danym momencie, w danej klasie, no albo trzeba z nimi popracować jeszcze nad utrwaleniem, czy nad powrotem do pewnych zagadnień, tak by po prostu tą barierę pokonać. Często też się zdarza, że dzieciaki po prostu przyjmują niewłaściwą strategię rozwiązania jakiegoś zadania, czyli właśnie jakieś przyjmują nietrafne założenia, nie widzą pewnych powiązań czy analogii, czy też argumentacja jest nielogiczna i nietrafna. To nie jest błąd wynikający z niewiedzy, tylko właśnie błąd bardziej wynikający z nielogicznego rozwiązania zadania. I tutaj też nie ma innej drogi niż tylko pokazywanie tego, co staje się przyczyną, co jest przyczyną tego błędu i praca, praca, praca. Często też, i na to bardzo bym chciała zwrócić Waszą uwagę, dzieci mówią, że za dużo było rzeczy do zrobienia w jakimś zadaniu, czy treść była zbyt złożona, to było zbyt skomplikowane zadanie dla mnie i tutaj ważne jest to, byśmy się uczyli, my też nauczyciele, by dostosowywać zadania do możliwości percepcyjnych naszych dzieci, oczywiście podnosząc tą poprzeczkę trudności, ale towarzysząc im cały czas w tym podnoszeniu własnych umiejętności i kompetencji. Często też dzieci mówią, że po prostu mają tak dużo pracy, czy tak dużo rzeczy jest do zrobienia na klasówce, że oni się nie wyrabiają, że tego jest za dużo. I za dużo, jeśli chodzi o czas, i za dużo, jeśli chodzi o nadmiar aktywności, treści, zadań do wykonania. Tak mniej więcej to, moi drodzy, wygląda, jeśli chodzi o taką analizę typowych uczniowskich błędów, nawiązując do tej trudności i tego, co mówiłam o tych zadaniach, tak tylko króciutki kontekst, chciałam przypomnieć nam to takie podejście, które dotyczy zadań edukacyjnych, czyli za każdym razem, kiedy myślimy o jakiejś aktywności naszego ucznia, czy to na klasówce, czy to w domu, czy to w szkole, fajnie by było, gdybyśmy myśleli kategoriami dotyczącymi tego, o co ja go tak naprawdę pytam, prawda? Ta taksonomia celów kształcenia odnosi się do tego, jakiego typu poziom myślenia uczeń musi włączyć, żeby rozwiązać zadanie, które przed nim stawia nauczyciel. I z jednej strony badania pokazują, że my najczęściej pytamy nasze dzieci o te dwa najniższe poziomy taksonomiczne, czyli o poziom wiedza i poziom zrozumienie, czyli zrozumienie to jest pokazanie, że nie tylko wiem, ale rozumiem tą zdobywaną wiedzę. Rzadko wchodzimy na te wyższe poziomy taksonomiczne, jakimi jest zastosowanie, analiza, synteza, czy na górze ewaluacja. I tutaj jakby z tego mamy dwa wnioski. Jeden taki, jaki widzicie, fajnie, jeśli projektując zadanie pamiętamy o tym i zadajemy sobie pytanie, o co ja pytam moje dzieci i fajnie, kiedy to zadanie jest tak skonstruowane, żeby oni mogli przejść na kolejny wyższy poziom taksonomiczny myślenia. Nie zawsze musimy zaczynać od wiedzy, tak jak nie zawsze musimy kończyć na ocenie czy ewaluacji, ale fajnie, żebyśmy dostosowywali ten poziom trudności, jeśli chodzi o właśnie sposób myślenia, do tego, w jakim momencie są nasi uczniowie. To zależy od bardzo wielu czynników. I
pamiętamy, że wtedy te zadania konstruujemy w taki sposób, że nieco innych czasowników operacyjnych używamy, gdy chcemy się zapytać o wiedzę, nieco innych, gdy dajemy dzieciom zadanie przykładowo, które będzie formą analizy, czy jeszcze inaczej zapytamy ich wtedy, kiedy mówimy o ewaluacji. Znaczy, kiedy dajemy im zadanie, które polega na ewaluacji, ocenie, porównaniu i tak dalej. To jest ważne i ciekawe, co, jak wiecie, świetnie bardzo dużo pracuję z zadaniami edukacyjnymi. Ja mówię o tym trochę w kontekście błędu, dlatego że od konstrukcji samego zadania i oczywiście jego poziomu trudności też zależą popełniane przez nasze dzieci błędy. No właśnie, i teraz, jeśli pozwolicie, chciałabym się przenieść do tego, co dla mnie jest właśnie i takie fajne, i takie ważne, i wydaje mi się takie potrzebne, żebyśmy sobie wspólnie porozmawiali trochę o strategiach pracy z błędem. Ja większość z nich pokazywałam na tym króciutkim webinarze, ale dzisiaj chciałabym to, który dotyczył czterech praktyk, ale dzisiaj chciałabym to trochę rozwinąć. Pierwsza rzecz, niezależnie od tego, jaką strategię wybierzemy, jaką lubimy najbardziej, czy już wybraliśmy, rzeczywiście najważniejsza rzecz to jest jakby doprowadzenie do takiej sytuacji, w której błąd przestaje być powodem poczucia porażki czy wstydu i budujemy sytuację, w której to dziecko same, czy młody człowiek sam, poprzez akceptację faktu, że popełnił błąd i ma prawo do tego błędu popełnić, ma prawo popełnić ten błąd, uczeń podejmuje refleksję na temat tego, z czego ten błąd wynika. No i takie zdanie, które ja bardzo lubię. Ciekawa jestem, czy ktoś z nas kiedyś, albo jak często korzystamy z takiego zdania w kontaktach z naszymi uczniami, to świetnie, że popełniłeś taki błąd, że teraz popełniłeś ten błąd, będzie ci dużo łatwiej uniknąć go w przyszłości. To jest jedno z moich ulubionych zdań, kiedy w ogóle mówię o pracy z błędem. I to jest oczywiste, że jak znamy przyczynę błędów, to jesteśmy w stanie zastanowić się nad tym, jakie działania możemy podjąć, czy co może sprawić, że pokonamy te potencjalne trudności. I wtedy ten nasz błąd, ta nasza porażka, co też jest oczywiste, staje się narzędziem autokorekty, a nie przeszkodą, wstydem czy właśnie poczuciem, że coś nam się nie udało. Sześć głównych strategii pracy z błędem, o jakich bym chciała dzisiaj Wam powiedzieć, to jest pierwszą z nich, to jest takie wprowadzenie do naszego warsztatu pracy, czy pewnie tak robicie, ale myślę, że warto o tym pamiętać i warto to stale poszerzać, to jest takie dążenie do ciągłego pytania naszych uczniów, nie tylko o wynik, ale o tą ścieżkę dojścia do wyniku, do rozwiązania. To są takie pytania, jak te, które widzicie na slajdzie, które warto jak najczęściej zadawać. Czyli powiedz, jak doszedłeś do tego rozwiązania, czy to jest prawidłowe rozwiązanie w każdym przypadku. Co sprawia, że uważasz, że twoja odpowiedź jest dobra? Udowodnij to, że ona jest poprawna. Czy też pytanie o inne możliwe strategie rozwiązania postawionego problemu. W ogóle słuchajcie, ja myślę, że to, na co my zbyt mało w polskiej szkole poświęcamy czasu, to jest właśnie taka sytuacja pracy z doświadczeniem, nie wiem, sprawdzianu, klasówki, pracy domowej i tak dalej, właśnie w kontekście tego, co my tam po tej pracy, po tej klasówce widzimy. W niektórych szkołach po każdym takim wydarzeniu typu klasówka robi się właśnie specjalne lekcje, które są lekcjami poświęconymi na uczenie uczenia się, czyli właśnie na analizę popełnionych błędów
pod kątem tego, jakie wnioski z nich należy wyciągać. Czyli mniej pokazywanie prawdziwego, właściwego, poprawnego rozwiązania, tylko analizowanie tych wszystkich dróg dojścia do błędnej odpowiedzi, które są, właśnie stają się tymi sytuacjami bardzo uczącymi się. Innym znanym szeroko podejściem, który wydaje mi się jest dosyć rozpowszechniony w naszej szkole, to jest ten czerwony i zielony długopis, dobrze znany. My mamy nawyk łapania za czerwony długopis i podkreślania czy przekreślania błędów, ewentualnie też wskazywania właściwej odpowiedzi, a tymczasem zielony długopis jako opozycja to jest sytuacja, w której podkreślamy na zielono te fragmenty pracy, które są wykonane dobrze. Mówi się, że to jest właśnie takie psychologiczne podejście, że ten pozytywny impuls, ta jakby pozytywna reakcja sprawia, że my wtedy łatwiej utrwalamy te rozwiązania, które są dobre. Niektórzy mieszają oba te podejścia, czyli stosują zarówno zielony, jak i czerwony długopis. Niektórzy jeszcze do tego dodają, co też wymaga pracy, co też wymaga nauki, to podejście związane z pracą, z udzielaniem wzajemnej informacji zwrotnej uczniów sobie. I mam taką koleżankę, która jakiś czas temu mi opowiadała, że właśnie ona wzięła się za pracę zielony, czerwony długopis i poprosiła uczniów, żeby oni sami sobie nawzajem udzielali informacji zwrotnej i sprawdzali pracę. I oczywiście wszystkie dzieci w pierwszym odruchu złapały czerwone długopisy i mniej więcej pół roku pracy z nimi jej zajęło to, żeby odruchem był ten zielony długopis, a nie właśnie to podejście takie typowe dla tej naszej kultury błędu, podejście, które po prostu piętnuje to, co jest niedobre. Niektórzy nauczyciele, też zobaczymy za chwilę taki przykład, proponują takie podejście, że negocjują z uczniami ocenę, albo dają uczniom prawo do rezygnacji z oceny wtedy, kiedy uczeń chce ją poprawić, poćwiczyć jakiejś sprawności i tak dalej. Często też, to jest też powiązane z zielonym i czerwonym długopisem, wskazując miejsca do poprawy, nauczyciel wystawia stopień, nazwę go aktualnym, a równocześnie mówi, jaki stopień zaproponuje uczniowi wtedy, kiedy poprawi tą pracę, która w danym momencie oceniona jest w taki, a nie inny sposób. Kolejnym przykładem, którego ja nie spotykam za bardzo w naszych polskich szkołach, a który też lubię, to jest zaczerpnięte od francuskich nauczycieli, gdzie niejednokrotnie widziałam taką formę pracy, to jest tak zwany dzienniczek uczenia się. To jest taka technika, praktyka, która ma właśnie prowadzić do uczenia, do tego samodzielnego uczenia się uczniów, jak się uczysz. Dzieci zakładają dzienniczki i dosyć systematycznie w jakimś określonym czasie, te dzienniczki nie polegają oczywiście na wpisywaniu uwag, tylko dosyć systematycznie w określonym czasie opisują, czy udzielają odpowiedzi na określone pytania, które sformułował nauczyciel. Te pytania przez jakiś czas są te same, mogą się co pewien czas zmieniać i oczywiście niekoniecznie muszą wyglądać i brzmieć tak, jak ja to Wam w tej chwili pokazuję czy proponuję. To są wszystko pytania właśnie, które dotyczą czy obejmują ten obszar zdobywania umiejętności i wiedzy, czyli pierwsze pytanie, czego nauczyłem się na lekcji czy w ramach jakiegoś określonego doświadczenia edukacyjnego. To jest bardzo ważne, żeby w ogóle uświadomić sobie, że się nauczyłem, że coś wiem, że zdobyłem jakąś nową wiedzę i umiejętności. To uświadamianie jest bardzo ważne. Później, co sprawiło, że tą wiedzę, tą umiejętność nabyłem, jak się tego nauczyłem. Zobaczcie, jaka bardzo fajna, ciekawa, wartościowa refleksja. Później właśnie schodzimy na ten poziom, co poszło nie tak.
jakie błędy popełniłem i to takie na przykład, których już nie chcę więcej popełnić. To są błędy, które już nie chcę ich mieć. No i pytanie ucznia samego do siebie samego, co mogę zrobić, żeby więcej tych błędów nie popełnić. No i ponieważ to jest takie podejście, które nie jest bardzo powszechne, ono rzeczywiście jest badane przez samych nauczycieli, którzy je wdrażają, czyli też pod kątem wyników edukacyjnych uczniów, ale też w inny sposób, na przykład właśnie jak się zmieniają relacje w szkole, emocje i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest podejście, które jest bardzo efektywne, które rzeczywiście przynosi bardzo dużo, bardzo dobrych efektów, tylko wymaga pewnej systematyczności i też wymaga mądrej pracy z tym podejściem, tak żeby dzieci nie traktowały tego jako jakiś tam kolejny nudny obowiązek, żeby napisać cokolwiek. Często też w takich ankietach uczniowskich, które dotyczą właśnie tego doświadczenia, dzieci często mówiły, że niby mamy ten dzienniczek, mamy go wypełnić na koniec lekcji, ale pani nauczycielka zostawia nam 7 minut na to i to jest za mało czasu. My nie mamy czasu, żeby tak naprawdę się zastanowić i odpowiedzieć na te pytanie. Czyli żeby to była naprawdę sytuacja ucząca dla naszych uczniów, no to fajnie, żeby temu też był poświęcony, przydzielony taki czas, który pozwala na taką pogłębioną refleksję i też potem na miarę gotowości naszych dzieci wymiany opinii i dyskusję o tym. Mamy też dobrze nam wszystkim znane to podejście z tymi tak zwanymi samoprzylepnymi karteczkami, czy też teraz w okresie zdalnej pracy z usuwalnymi adnotacjami. To jest bardzo też rozpowszechniona praktyka, kiedy nauczyciel tym razem nic nie podkreśla na zielono czy na czerwono, ale umieszcza adnotacje dotyczące błędu z ewentualnymi sugestiami, tak jak przy udzielaniu informacji zwrotnej, jak ten błąd można poprawić, naprawić. I te adnotacje są później usuwane, czy te post-ity są zdejmowane i poprawiona praca pozostaje czysta, bez żadnego śladu tych uwag i uczniowie mogą właśnie taką pracę dodać do swojego portfolio i wrócić do niej wtedy, kiedy ona jest, kiedy będzie potrzeba, kiedy będą chciały z jakiegoś powodu przypomnieć sobie, czy ugruntować umiejętności wiedzy, która tutaj była ćwiczona. No i trochę powiedziałam o tej uczniowskiej informacji zwrotnej wcześniej. Teraz też powiem, że to jest oczywiście też wpisane w to podejście oceniania kształtującego, to nie jest taka łatwa sprawa, tego też musimy nasze dzieci nauczyć. Udzielanie informacji zwrotnej jest trudne dla samego nauczyciela, także jest bardzo trudne dla dzieci, ale jest też bardzo kształcące, bo dzieci, które stają się recenzentami pracy drugiej osoby, po pierwsze uczą się sprawności komunikowania, uczą się empatii, uczą się też analizy błędów, również przyczyn ich powstawania. Czasem dla nich jest łatwiejsze to niż analizowanie własnych błędów. No i też oczywiście uczą się udzielania tej informacji w taki sposób, by ona była przyjazna i by budowała rozwój umiejętności, a nie zamykała koleżankę czy kolegę na to doświadczenie, ponieważ to jest doświadczenie wzajemne, czyli każdy ma prawo, czy szansę, czy możliwość być zarówno recenzentem, jak i recenzowanym, to znajdowanie się w obu tych rolach właśnie pozwala na to, żeby doświadczyć tej sytuacji z każdej z tych stron. Często dzieci mówią na przykład, że one właśnie wolą kogoś oceniać same, a nie być ocenianymi przez swoje koleżanki czy kolegów. To jest też proces, to
też nie jest tak jak ze wszystkim, że możemy wrzucić dzieciom, a teraz sprawdźcie sobie wzajemnie pracę. Ja zawsze też bardzo radzę i sama tak robię, jak jestem w sytuacji, kiedy pracuję z młodzieżą czy dziećmi, które dokonują tej oceny pracy innych, że uczymy się tego, że rozmawiamy o tym, na czym polega ta praca, czy to zadanie, na co trzeba zwrócić uwagę, jak przekazać tą informację koleżance, koledze, żeby ona była przyjazna, a nie krytyczna i tak dalej, i tak dalej. I o tym też bardzo warto jest pamiętać, ale też do takiej pracy nawiązywać. A przepraszam bardzo, teraz mi się pomyliły moje strony. Wracając do... Muszę przejść inaczej, bo widzę, że nie zrobiłam sobie jednego przejścia i właśnie nie miałam jak wrócić, dotrzeć do tej strony, dlatego że zapomniałam zrobić jednego hiperłącza w mojej prezentacji. Jak widzicie, każdy z nas popełnia błędy. Ja się sporo napracowałam nad tą prezentacją w Geniali, bo się zachwyciłam Geniali i po prostu robię w nim ostatnio co tylko mogę, no ale czasem jeszcze nie jestem mistrzem, jeszcze mi brakuje perfekcji. To właśnie i te wszystkie, niezależnie, tak jak powiedziałam, tych strategii pracy z błędem możemy mieć bardzo wiele. Te, które tutaj tak szybko zarysowałam, są jakimiś propozycjami, które można rozwijać albo można sobie stworzyć kolejne i kolejne i kolejne, ale wszystko to ma służyć temu, czy fajnie, żeby służyło temu, by uczniowie doświadczali takiej sytuacji jak ta, którą widzicie na obrazku. Jest taka grupa na Facebooku, która jest dosyć liczna, ona się nazywa Posłuchajcie Uczniów. I kiedyś na tej grupie właśnie znalazłam taki przykład reakcji uczennicy licealnej na zupełnie nową dla niej sytuację oceny jej pracy pisemnej z angielskiego, właśnie zgodnie z zasadami zielonego, czerwonego długopisu. I tak byłam zaskoczona, że dziecko, młoda dziewczyna, tak bardzo to pozytywnie odebrała i to było dla niej tak nowe doświadczenie. Ona pisze, że właśnie nauczycielka dała im jakieś tematy do omówienia po angielsku i że sprawdzając pracę, ona podkreśliła na kartkach błędy, które były popełnione, tylko je zaznaczyła. Rozumiem, że dziewczyna ma doświadczenia takie, że nauczyciele poprawiają, czyli wpisują z reguły poprawne formy. Nauczycielka wystawiła ocenę, wpisała tą ocenę do dziennika elektronicznego, ale właśnie zaproponowała uczennicy drugą ocenę, którą dostanie, jak poprawi te błędy. Więc jak dziecko pisze, dzięki temu dowiedzieliśmy się nie tylko jak dana fraza powinna brzmieć poprawnie, ale i mogliśmy zrozumieć dlaczego. Z pomocą słownika, internetu czy innych osób mogliśmy, i tu znowu podkreśla, sami dojść do dobrych rozwiązań, dokonać poprawy, a co za tym idzie, samodzielnie wyciągnąć wnioski. I takie podsumowanie, właśnie takiego systemu oceniania oczekują uczniowie. Nie chcemy, aby tylko wytykano nam błędy i podawano odpowiedzi na tacy, zamykając w ten sposób drzwi do samodzielnej refleksji. Potrzebujemy sugestii, ścieżki, kierunku, a nie gotowych rozwiązań, które są dla nas jak wyrok. Mówią, zrobiłeś coś źle, a błąd jest nieodwracalny. Podejście nauczycielki do tej sprawy idealnie odzwierciedla prawdziwy sens wykonywania zadań na ocenę. Uświadomić uczniowi, na czym powinien się skupić, z czym ma jeszcze problem i jakie błędy popełnił, ale przede wszystkim dać mu do zrozumienia, że ma do tego prawo i zła odpowiedź nie jest ostatecznym wyrokiem. Wszystko da się naprawić. Mówi się, że człowiek uczy się na własnych błędach. Ja stwierdzam, że człowiek uczy się naprawiając własne błędy, w tym przypadku zielonym długopisem. Słuchajcie, taka dojrzała uczennica z tak pozytywnym doświadczeniem i z tak fajną refleksją, że dlatego pozwoliłam sobie wam tą wypowiedź przytoczyć. Bardzo mi się też podobała, bo tak świetnie właśnie się wpisywała w to wszystko, co ja mówię i też staram się robić wtedy, kiedy myślę o pracy z błędem.
To powoli, ja tak starałam się to moje mówienie ustawić na mniej więcej godzinę. Powoli, zaczynając podsumowania, chciałam powiedzieć, że to przechodzenie z tej kultury błędu do tego, co nazywamy, czy zaczynamy nazywać pedagogiką błędu, to jest właśnie taka sytuacja, w której błąd nie jest piętnowany, błąd staje się wskazówką, czy też drogowskazem. Uczniowie zaczynają postrzegać błąd jako coś właśnie normalnego, coś, do czego mają prawo, co jest wpisane w proces uczenia się i też to doświadczenie, że ten błąd nie dotyczy tylko mnie, jak wiele osób albo pojedyncze osoby, wszystko jedno, ten sam błąd też popełniły i to jest okej. I z tym błędem warto i trzeba dalej pracować. I wtedy zobaczcie, chciałam znowu wrócić do naszych kompetencji, jeśli mamy takie podejście, że nie boimy się błędu, że jesteśmy gotowi ryzykować, że czujemy się bezpiecznie w odkrywaniu nowej wiedzy, rozwijaniu naszych umiejętności, to wówczas rzeczywiście takie kompetencje mogą się bezpiecznie uwalniać i rozwijać, jak na przykład ciekawość, bo jestem ciekawa, bo nie boję się sytuacji, w której się będę czegoś uczyć, bo błąd nie jest taki straszny. Czy krytyczne myślenie, prawda? Wiemy, że krytyczne myślenie to jest zarówno właśnie ta sprawność zadawania pytań, ale też czasem, jak mówi nam Fazlagicz, kwestionowania opinii autorytetów. To jest też poszukiwanie innych właśnie odpowiedzi niż te, które są dane przez nauczyciela. To pozytywne podejście do błędu na pewno wspiera. Co jeszcze? No kreatywność, prawda? Kreatywność to jest też eksperymentowanie, to jest poszukiwanie coraz to nowych i nowych rozwiązań. Jeśli uwalniamy ten potencjał, który idzie za brakiem strachu przed popełnieniem błędów, uwalniamy ogromny potencjał kreatywności naszych dzieci. Jeśli dajemy prawo do popełniania błędu, to dajemy właśnie prawo do eksperymentowania, poszukiwania, badania, a konsekwencją takiej postawy jest też odkrywanie całej masy różnych nowych rzeczy, nowych doświadczeń i tak dalej. Błąd to także prawo do błędu, to także rozwijanie wśród naszych dzieci odwagi w działaniu i nie mam tutaj na myśli tylko odwagi takiej jak ta, którą widzimy na rysunku, czyli wkraczanie na wysoką falę czy zdobywanie wysokich szczytów górskich. To właśnie też jest, niech będzie odwaga w kwestionowaniu opinii autorytetu, odwaga w poszukiwaniu czy też odwaga w dyskutowaniu z koleżankami i kolegami bez strachu, że mnie wyśmieją, jeśli powiem coś głupiego czy innego niż inni. To jest w końcu ta nasza wytrwałość, bo błędy możemy popełniać wielokrotnie, możemy cofać się i iść do przodu, ale dążąc do tych wyznaczonych celów. Błąd rozumiany jako pozytywne doświadczenie będzie wspierał tą wytrwałość i będzie sprawiał, że nie tak łatwo będzie nam zarzucić jakąś aktywność edukacyjną nam dorosłym, nam dzieciom, bo nie będziemy się tego bać, wstydzić i mieć poczucia porażki. No i w końcu ta odroczona gratyfikacja, która właśnie przy takim wytrwałym podejściu też uświadamia, że popełnianie błędów, czyli powielokroć próbowanie różnych rzeczy i dążenie do celu, który jest daleki, też jest doświadczeniem z gruntu bardzo, bardzo pozytywnym. No i współpraca, czyli relacje, czyli współpraca wzajemna wśród uczniów, współpraca nauczyciela i ucznia, czyli wszystkie te sytuacje, w których pozytywne podejście do błędu przynosi efekty i buduje wzajemną relację. To jest rzeczywiście dla mnie bardzo ważne, to żeby pokazać Wam, a może jeszcze wrócę tam, żeby pokazać Wam, jak bardzo to pozytywne doświadczenie błędu może być podstawą
I chyba właśnie popełniłam kolejny błąd, bo nie wiem, jak mam się przedostać do pewnych slajdów, które sobie przygotowałam, więc zobaczycie jeszcze raz moją prezentację w trybie jak najszybciej ją przewiń, Magdaleno. Bo jeszcze chciałam na koniec tej części, kiedy ja mówię, mam dużo sobie obiecuję po tej naszej rozmowie, w taki sposób, w jaki ona będzie możliwa do prowadzenia, ale jeszcze właśnie chciałabym Wam dwie rzeczy powiedzieć i mam nadzieję, że się do nich dostanę. To już mówiłam, te nasze różne wybrane przeze mnie kompetencje też starałam się troszeczkę omówić i jeszcze dalej. I teraz, uwaga, no właśnie, to jest ten slajd, do którego niepotrzebnie nie przeszłam. Ta tak zwana pedagogika błędu, ona rzeczywiście też, jak wszystko, opiera się na pewnych określonych aktywnościach nauczycielskich i aktywnościach uczniowskich. No i my nauczyciele, jakby podążając nurtem pedagogiki błędu, przede wszystkim doceniamy wysiłek i aktywność dzieci, analizujemy przyczyny trudności naszych uczniów nie tylko po to, żeby im pomóc te trudności pokonać, ale też po to, żeby ewentualnie także modyfikować czy program nauczania, czy zadania, czyli formy aktywności edukacyjnych uczniów tak, by przyswajanie wiedzy, zdobywanie umiejętności było dla nich jak najprostsze. Uczymy, że omyłki są ok i tylko warto wyciągać wnioski. Formułujemy właśnie wskazówki, rady, czyli drogowskazy, rozstawiamy drogowskazy na tej ścieżce uczniowskiego uczenia się i cały czas zachęcamy do kolejnej i kolejnej próby. Wtedy mamy takiego aktywnego ucznia, który jest świadomy tego, jak się uczy, uczy się przy okazji wnioskować, jest wytrwały, pokonuje trudności, nie boi się ryzykować, potrafi dokonać autokorekty własnego uczenia się, czy też własnej pracy, no i jest otwarty na tą współpracę, taką współpracę, która dotyczy błędu i nie tylko. Ten slajd miałam okazję już pokazać, wtedy, kiedy chwilę Wam mówiłam ogólnie o takim podejściu do pracy z błędem. Nie będę tak go bardzo dokładnie omawiać, ponieważ już go znacie, ale chcę trzy rzeczy powiedzieć. Przede wszystkim przy różnych ludzkich aktywnościach, dużych ludzi i małych, kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa. Ono jest dosyć nisko w tych potrzebach ludzkich, nawet myśląc Maslowa. Pozytywny stosunek błędu, traktowanie błędu jako pozytywne doświadczenie, to jest właśnie wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w procesie uczenia się. To jest też, to mało akcentowałam w ciągu tej godziny mówienia, aktywacja metapoznania, czyli wtedy, kiedy odkrywamy źródła, przyczyny błędów, które sami popełniamy, formułujemy wnioski, to wchodzimy na ten metapoziom własnego uczenia się. To jest też budowanie samodzielności naszych uczniów. Przez to oni wzmacniają takie poczucie własnej wartości i też czują się po prostu odpowiedzialni za własne uczenie się, bo to oni analizują te własne błędy, to oni uczą, jak się uczyć, to wtedy oni stają się też coraz bardziej tacy wewnątrz sterowni. No i odwaga, już dużo razy mówiłam o ryzykowaniu, o eksperymentowaniu, o prawie do tego wtedy, kiedy uczniowie stają się otwarci na ryzyko, bo nie boją się popełniania błędów. No i najważniejsza dla mnie ta relacja, czyli to budowanie relacji. To jest tak, że rzeczywiście taki pedagogika błędu to jest coś, co bardzo silnie przyczynia się do wzajemnego zaufania uczniów i nauczyciela, no i takiego szacunku. To jest super ważne. No i moi drodzy, na koniec mam dla Was taki film, który mam nadzieję będzie fajną klamrą i potem
jak się film skończy, to wrócę na czat. To jest film, który trochę mówi o błędzie, trochę mówi o sukcesie, a trochę mówi o mamach. Nie tak dawno był Dzień Dziecka i sobie pomyślałam, że w zasadzie to 2 minutki, więc wytrwacie, że w zasadzie to jest bardzo fajna puenta tego mojego mówienia. Więc zapraszam. No już jestem. Udało mi się przestać współdzielić ekran. Teraz zaglądam na czat, ale dużo bardzo jest na czacie opinii. Pozwolicie, że ja sobie przeczytam za chwileczkę, a na razie zerknę na wasze pytania, które mi przekazał Rafał. Pierwsze dwa pytania dotyczą Mentimetera, czyli wiele jest webinarów teraz, które zaczyna się lub w trakcie wykorzystuje Menti, a ja zastanawiam się, jak wykorzystać Menti na lekcji języka obcego. Też jestem zainteresowana korzystaniem z Menti. No więc przede wszystkim tak, jeśli byście chcieli, to też nie jest dla nas kłopot, czy teraz, czy po wakacjach, żebyśmy zrobili sobie taki mini warsztat, czy mini szkolenie z Menti w sensie technologicznym, jak z tego korzystać. To jest narzędzie, które naprawdę jest intuicyjnie proste, chociaż trzeba wiedzieć, że są dwie strony. Jedna strona ta, na którą wy wchodziliście, trochę tak jak w Kahucie, to jest strona, na której widać wyniki, a strona mentimeter.com to jest strona, na której tworzy się prezentacje. I na lekcjach języka obcego, no jeśli prowadzimy te lekcje zdalnie, to możemy na przykład poprosić dzieci o to, żeby nam, nie wiem, powrzucały jakieś zdania w formie odpowiedzi na pytanie, żeby podały nam formę czasownika, o którą pytamy, żeby wrzuciły nam synonimy do jakiegoś słowa. Myślę, że jesteśmy w stanie wymyślić strasznie dużo różnych sposobów wykorzystania Menti. Jeszcze większe znaczenie ma taka praca z klasą, że błąd nie jest powodem do śmiechu dla rówieśników. Pełna zgoda. Myślę, że uczniowie bardziej nawet obawiają się wyśmiewania ze strony kolegów niż nauczycielskiego stwierdzenia, że popełnił błąd. Dokładnie. To jest, ja bym nawet powiedziała więcej. Pedagogika błędu to jest takie podejście do błędu, w którą
w które super jest, jeśli mogą być po pierwsze zaangażowani wszyscy nauczyciele szkoły, a nie pojedynczy. To powinna być filozofia czy wartość, która dotyczy całej szkoły, żeby dzieci nie miały różnych doświadczeń od różnego nauczyciela. To też jest włączenie rodziców w ten proces, bo wiemy doskonale, że bardzo często to rodzice są tymi, którzy też piętnują błędy, żeby nie mówić już o ocenach. Także jak najbardziej. I tak jak mówicie, takie podejście do błędu poza strategiami i technikami to jest też praca wychowawcza. Analizowanie takie ma sens wtedy, gdy praca ucznia nie była jeszcze oceniona stopniem, jak stopień jest to uczeń myśli, a po co mam to analizować? No to nieprawda, to znaczy prawda i nieprawda. Po pierwsze, widzieliście te różne zabiegi, w których jak już trzeba postawić stopień, to nauczycielka, tak jak ta z Facebooka, w sensie z opowieści uczennicy z Facebooka, proponuje dwa różne rodzaje stopnia, czyli trochę miesza tą taką bezstopniową informację zwrotną, jednak z tym takim dodatkowym, no to jest wtedy zewnętrzny motywatorem, jakim jest lepszy stopień. Ja też mówiłam o takiej opcji, możliwości rezygnacji ze stopnia, jeśli uczeń popracuje i poprawi jakąś pracę. To są pewne techniki, możemy je bardziej lub mniej lubić, ale ten stopień też można wykorzystać po prostu w pracy z błędem. Kiedy zaznaczam błędy i nie piszę, jak to powinno być, proponuję, a oni mówią, że nie wiedzą, jak powinno być. Są uczniowie, którzy sami dojdą do celu, reszta woli nie podejmować pracy. No, no pewnie, dzieci są różne. Myślę, że małymi krokami, też jakby kotwicząc zadania, czyli na przykład co pewien czas wracając do zadań, które już były, to też jest forma pracy z błędem, wtedy kiedy uczniowie muszą sobie przypomnieć, czyli w kolejnej pracy domowej czy w kolejnej klasówce wrzucamy to samo, kotwiczymy, czyli patrzymy z jednej strony, dostajemy informację dotyczącą tego, na ile dzieciaki pamiętają, czy podniosły jakąś określoną umiejętność, ale również uruchamiamy wtedy w uczniach takie myślenie, że o szkoda, że tego nie poprawiłem. To jest jakby taki pomysł na radzenie sobie z dziećmi, które nie chcą analizować własnych błędów. Czy ta prezentacja będzie dla nas dostępna, jeśli chcecie, jak najbardziej. Jeśli uczniowie chcą poprawić pracę, to przepisują ją w całości i poprawiają błędy, czy poprawiają tylko zdania z błędami. Ja robię tak, że poprawiają to, co jest błędne. Nie muszą przepisywać całej pracy, chyba że z jakiegoś innego powodu uznacie, że to jest zasadne. Tutaj też to takie lub inne rozwiązanie może jakby wynikać z kontekstu i z tego, jakiego typu poprawiamy zadanie, znaczy jakiego typu zadanie dostali uczniowie. Chyba jestem zmęczona i zniechęcona, bo ta teoria jest super, ale przed oczami pojawiają mi się przeciętne, tu nie widzę, bo Rafał trzyma tam swoją myszkę, on już zabrał, pojawiają się przeciętni uczniowie, którzy nie mają ochoty na taką refleksję, a podczas lekcji nie ma czasu na indywidualizację i jest teraz, podczas zdalnego nauczania, pod warunkiem, że uczeń nie uzna, że lepiej uciec, udając, że internet słaby. No pełna zgoda. Ja myślę, że tak, że wprowadzanie każdej praktyki czy każdego podejścia, jeśli możemy pracę z błędem nazwać metodą, czyli rozwiązaniem, w ramach którego możemy stosować różne metody, to też jest proces, to też nie dzieje się przez chwilę. Do tego też dzieci muszą się przyzwyczaić. Bardzo różne rzeczy potrafimy przemycać w tym naszym procesie uczenia się, nauczania. Indywidualizacja nauczania to jest bardzo ważny, bardzo też wartościowy i trudny problem. Wiemy, że mówimy o dyferencjacji, czyli różnicowaniu wtedy, kiedy proponujemy różne zadania grupom dzieci, o indywidualizacji wtedy, kiedy uczeń jakby pracuje indywidualnie w swoim tempie, czy też właśnie o personalizacji nauczania wtedy, kiedy uczeń bierze odpowiedzialność już samodzielnie, jakby dokonuje własnych wyborów trochę. Mówię w dużym uproszczeniu, tego się będę uczyć, a to wystarczy mi dopuszczający. Ale też chcę powiedzieć, że ja bardzo wierzę w indywidualizację nauczania, ale odwracając o niej myślenie. Czyli dla mnie indywidualizacja nauczania to jest
wybór metod i form pracy z uczniami takich, które sprawiają, że każdy może pracować w swoim tempie. Jeśli rzeczywiście nauczyciel uczy takim podajnym sposobem nauczania, no to trudne to jest. Natomiast jeśli rzeczywiście dobieramy metody, formy pracy tak, że uczniowie są aktywni, no to czy w pracy zespołowej, czy w ramach projektu, czy w ramach problem-based learning, ten rozwój ucznia też jest możliwy, bo oni wzajemnie po prostu też mogą znajdować te zadania, które są dla nich. Widzę jeszcze na czacie, dobrze byłoby w sprawdzeniu omówić, jakie popełnili uczniowie błędy i poprawnie pokazać rozwiązanie wielu zadań, jak najbardziej, a jeszcze lepiej, żeby zachęcić uczniów do tego, żeby uczniowie poszukali, wynaleźli czy wydyskutowali, jakie jest to właściwe, poprawne rozwiązanie wielu zadań. Słuchajcie, no z mojej strony na dzisiaj to w zasadzie już wszystko. Jeśli jeszcze macie jakieś uwagi czy cokolwiek, to zapraszam, czy na czacie, czy na grupie, czy jakkolwiek. Teraz przekażę głos Arturowi, drugi raz mówię, Rafałowi, przepraszam cię, Rafale. No i dziękuję bardzo, że byliście i dziękuję bardzo, że słuchaliście i cieszę się, że miałam okazję chociaż w taki sposób z wami być w jakimś kontakcie, choć on jest ułomny. Wiemy to świetnie. Okej, super, dziękujemy bardzo. No ja również wam bardzo dziękuję za to, że uczestniczyliście z nami w tym webinarium. Mam nadzieję, że było ciekawe, słuchałem, było ciekawe. Mam ogromną prośbę, wyślę teraz ankietę ewaluacyjną z prośbą, żebyście ją wypełnili. Jest to dla nas bardzo ważne, po każdym spotkaniu będziemy wam wysyłali takie ankiety. I myślę, że prezentację też gdzieś jakoś mailem będziemy mogli podrzucić. Prawda? Tak, Magda tutaj kiwa głową. Więc jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję. Wysyłam maila i do zobaczenia na następnym webinarium, szkoleniu, czy może już w realu. Dziękujemy bardzo. We wtorek Agnieszka jeszcze was zaprasza na pracę z błędem, na pracę z pytaniami chyba. A to mogę już od razu sprawdzić. Czy to tak? Tak mi się wydaje. Agnieszka. Chyba tak. Zadawanie pytań. Tak, zadawanie pytań. Wy wiecie lepiej od nas. We wtorek chyba o 15:00. Na grupie jest, w mailu jest, na pewno znajdziecie i myślę, że to będzie też bardzo, znaczy, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. A w poniedziałek, 8 czerwca, 16:30 odwrócona lekcja Fakultet dla chętnych prowadzi Justyna Bober. Ale tam nie wiem, czy jeszcze są miejsca. A tego też właśnie nie wiem. Webinarium Agnieszka Arkusińska, 15:30, wtorek, 9 czerwca. No to wszystko nam się wyjaśniło. Dziękujemy. Przy okazji jeszcze to webinarium też będzie nagrane i też będzie wam udostępnione. Wam i osobom, które nie mogły tego obejrzeć. Dziękujemy. Do widzenia.